Można powiedzieć, że rewolucja też jest w cenach, bo nie zdrożało tak jakoś strasznie. Producent zapewnia pieruńsko-długie wsparcie dla tego telefonu. 8-letnie aktualizacje poprawek zabezpieczeń, 5 lat gwarancji na sprzęt i 5 dużych update'ów systemu. Będzie premiera Realme i zobaczymy tego lemura u nas. Cześć, witamy Was po takiej trochę dłuższej przerwie. Dawno się nie widzieliśmy. Nie wiem, czy tam jeszcze jesteście w ogóle, pewnie już nie. Chociaż, może ktoś tam jeszcze został. Może są jeszcze. No w W każdym każdym razie razie wakacje nam się pokończyły. No. wracamy już prawie, że chyba do normalnego rytmu, no bo wakacje za nami, targi IFA, przez które też się nie widzieliśmy, też już za nami szczęśliwie, także no cóż, no a jest wysyp premier, no wysypało się Apple na przykład, Apple premiera. się wysypał. Wysypało się czterema telefonami i co najmniej dwoma zegarkami, albo nawet trzema, bo tam Jak chyba to jeszcze liczyć, tak? jakaś pierdółka jeszcze jest. Dokładnie. I tak naprawdę, no cóż, no, można powiedzieć, że wielkiego jakiegoś zaskoczenia nie ma, jak to zazwyczaj u Apple. Znajoma forma telefonów, jeżeli chodzi o stylówę, to jakoś strasznie się te telefony nie zmieniły. Są oczywiście nowe kolory, jest nowy guziczek, który zastąpił suwaczek od powiadomień. No, technicznie też oczywiście są zmiany, ale tu już jest troszeczkę dziwniej, bo o ile te powiedzmy większe iPhony, te bardziej topowe dostały już nowy procek, o tyle bazówki mają nadal ten A16, dobrze mówię? Czy ja już numerki pokręciłem? O matko. Chodzi ci o nowe czy o stare? Stary jest 16 czy nowy jest? Nie. Stary jest 16, nowy jest 17 Pro. No, no dobrze, nie pokręciłem numerku. Widzicie, ja nie mam pamięci do numerków. No i jeszcze jest kolejna nowość. USB-C. USB-C tak troszeczkę wymuszone przez Unię Europejską. Z jednej strony fajnie, no bo trzeba będzie kombinować z ładowarkami, z drugiej, no cóż, znowu bazówki mają to USB w wolniejszym standardzie, takim już mocno outdated. A to pech. No, pytanie, czy to jest komuś potrzebne, czy nie, i teraz zależy, jak do tego podejdziemy, bo wielu użytkowników to podejrzewam, że się nawet nie jorgnie, że coś jest nie tak. Nie, no słuchajcie, umówmy się, że od kilku lat już w tej chwili wszyscy producenci sprzedają na przykład swoje smartfony z USB trójką albo 3.1 albo 3.2, ale dorzucają kabelek 2.0. W związku z tym większość użytkowników nie ma pojęcia nawet o tym, że ma szybkie USB. Mało tego, część jest przekonana w drugą stronę, że jak jest USB-C, to tam wszędzie jest 3.0. Nie, nie jest. Nie jest wszędzie 3.0, a do nie każdego 3.0, właściwie do żadnego 3.0 zdaje się, nikt nie dodaje kabelka. No więc właśnie, no i to jest to. 3.1 czy 3.2. To jest coś, co najwyraźniej użytkownicy nie wiedzą, że mają. Znaczy inaczej, część użytkowników, tych świadomych oczywiście na pewno wie, natomiast część może sobie nie zdawać sprawy i w przypadku użytkowników iPhone'ów, jako że to jest swego rodzaju nowość dla nich, podejrzewam, takie USB-C, mimo tego, że na pewno są świadomi, że takie gniazdo funkcjonuje, to mogą się rzeczywiście nie zorientować, a może im to rzeczywiście nie będzie do niczego potrzebne, bo po co tak Ja naprawdę, myślę, że po co? właśnie to jest to, że większość użytkowników to po prostu dynduli, które tam mają USB, ważne, żeby działało. iPhony się ze wszystkim wymieniają, porozumiewają online, w związku z tym, po co komu w ogóle kabelek? Ja się dziwię, że oni w ogóle coś. Pamiętajcie, że cały czas wychodziły plotki, że Apple się pogniewa i jak ma być USB-C, to nie będzie niczego po prostu, nie? No, no. Indukcyjne, a dane przez internet i do widzenia. I w sumie. Najwyraźniej ktoś tam umie liczyć. Popatrzyli w badania rynkowe, zobaczyli, jak to wygląda, i podrapał się pan w głowę. Stwierdził, dobra, dumę trzeba schować do kieszeni, montujemy USB-C. A dajmy te gniazdko i nie zawracajmy sobie gitary. No i to tak trochę wygląda. No wiadomo, oczywiście znowu są jeszcze bardziej aparaty fotograficzne, tam jakieś tam znowu nowe funkcje, nowe dopracowane oprogramowanie i tak dalej, które będzie miało nam wszystko lepiej robiło niż poprzednie. No zobaczymy. Kurczę, no takie.
Nie wiem, Ja powiedzmy. się tak zastanawiam, bo ja powiedziałem dumę do kieszeni, ale to oczywiście nie chodzi o dumę, tylko to chodzi o zyski z tych akcesoriów, które mamy zupełnie inne niż wszyscy inni. Jest jeszcze jedna rzecz. Można kabelek USB zrobić tak, żeby standardowe nie do końca pasowały albo nie pasowały ze wszystkim. Daje się USB kabelek tak zrobić. Także bardzo możliwe, że kabelki USB Apple będą i tak inne, i tak inne. Na przykład do ładowania tak, ale do danych już niekoniecznie. Może tak być, ale to no, zobaczymy, tak? Dzisiaj można już te telefony zamawiać przez sprzedaży, bodajże od 22 są normalnie w sklepach, także czekamy na pierwsze opinie, pierwsze wrażenia. Jak to wygląda pokrótce, jeżeli chodzi o specyfikacje? Apple grupuje smartfony po dwa. iPhone 15 jest zgrupowany z 15 Plus, zresztą one wszystkie są dosyć podobne, te droższe różnią się, tak jak Adam wspomniał, procesorem, różnią się oczywiście wszystkie rozmiarami. Jest różnica z aparatami fotograficznymi i kilka drobniejszych jeszcze, na przykład z pamięciami w przypadku tego najwyższego. I tak te dwa podstawowe, 15 i 15 Plus, mają 128, 256, 512 w pamięci. RAMu jak zwykle Apple nie podaje. Różnią się oczywiście rozmiarami, ale istotniejsza jest, podejrzewam, dla użytkowników różnica w wyświetlaczach. To jest 6,1 w tym mniejszym, a 6,7 w tym większym. Różnią się oczywiście również rozdzielczością. Tam jest w obu Retina, ta Retina to jest OLED. Tak naprawdę. Oni go nazywają Super Retina XDR, ale to tak naprawdę jest OLEDowy po prostu wyświetlacz. Jeżeli chodzi o pozostałe różnice, w zasadzie nie ma. To znaczy jest różnica oczywiście w zależności od tego, gdzie te smartfony występują, jeżeli chodzi o obsługę sieci komórkowych. Tych wersji jest dosyć sporo. Oba mają 48-pikselowy główny ten aparat z optyczną stabilizacją obrazu, do tego szerokokątną dwunastkę. I tutaj jest jedna dziwna rzecz, którą Apple zrobiło i mnie, powiem szczerze, zdrzaźnili potwornie. Dlatego, że wygląda w opisie i w specyfikacji, jakby było więcej aparatów niż jest. Z tyłu są dwa aparaty, z przodu jest jeden aparat. Z tyłu jest 48 plus 12 szerokokątna, z przodu jest dwunastka, ale Apple opisuje te aparaty, jakby był jeszcze jeden. Mówię, zezłościło mnie to potwornie, 5 razy się przyglądałem, ponieważ oni, słuchajcie, piszą tak, jakby był osobny z dwukrotnym zoomem. To nie jest dwukrotny zoom. Mało tego piszą, to jest zoom optyczny w ogóle. Prawdopodobnie 48-megapikselowy robi zdjęcia 12-megapikselowe, które po powiększeniu dają 48 megapikseli. Nie wiem, co oni robią. Nie zoom mam matrycowy, pojęcia. Jacek. Najprawdopodobniej zoom matrycowy, czyli wycinek po prostu z dużego obrazka. No, o tym właśnie mówię, no, ale jak sobie to jest po prostu 12, no, to jest na resorach zwyczajnie. Ale to jest Apple i koniec. I w zasadzie. Ja podejrzewam, że oni tutaj starali się pokazać, że wszystkie ich smartfony mają jakby teleobiektyw z zoomem optycznym, tak? Nie wszystkie mają. Ma jeden tak naprawdę, ten najdroższy w zasadzie, i tam jest rzeczywiście teleobiektyw. No i to w zasadzie tyle. No, znaczy są oczywiście różnice przy tych najdroższych bardzo podobne. Te najdroższe również różnią się oczywiście rozmiarem wyświetlaczy. I tutaj jest jedna rzecz. O ile 15 Pro jest 128, 256, 512 i 1 terabajt, o tyle w tym najdroższym Pro Maxie zabrakło w tego najniższego tieru pamięci. No, chyba tutaj, w sumie... tutaj też są podobne wyświetlacze, podobna różnica pomiędzy wyświetlaczami, też 6.1, 6.7. Jest ten nowy chip, o którym Adaś mówił. I tutaj w przypadku tych dwóch no, są lepsze aparaty, tak? I ten jakby najlepszy Pro Max ma rzeczywiście aparat z teleobiektywem 12-megapikselową matrycą.
Jest też różnica pomiędzy aparatami, ale odsyłam was do specyfikacji, bo tutaj też oni piszą, jakby był jeden dodatkowy więcej aparat i to doprowadza mnie do szału zwyczajnie. Tam jest co prawda time of light z tyłu, bo widać taką dziureczkę, tak? Także prawdopodobnie jest. To zupełnie czegoś innego. No, no więc właśnie. Globalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że mamy rewolucję w Apple, głównie ze względu właśnie na USB-C i to chyba tyle. USB-C, rozdzielenie procesorów, no jest trochę nowego i można powiedzieć, że rewolucja też jest w cenach, bo nie zdrożało tak jakoś strasznie. Tak, Zwykle mieliśmy jakiś tam podskok cenowy rok do roku, no na razie spokój, cisza i spokój. No miejmy nadzieję, no niech tak zostanie jak najdłużej, nie? No tak. No, nie wiem, warto odnotować może jeszcze wodoodporność na poziomie IP68. To już było. Natomiast no. Fajnie, że jest, no chociaż z drugiej strony od flagowców nie oczekujemy niczego mniej. Skoro już wiecie co, Jacek tak wspomniał o wodoszczelności, to lećmy dalej po kolejnych telefonach. No bo na czekaj, przykład... ale przy Apple wspomnijmy jeszcze, że te zegarki są, tak? Watch Ultra 2. Tak. W różnych wersjach i w Watch Series 9 też w różnych wersjach. Wszystkie możliwe kolorki na jęzorki macie na kartach. Nie wiem, czy można wspomnieć, że nowy chip S8, że OLEDowe wyświetlacze, ale tak naprawdę obejrzyjcie sobie zegarki, jeżeli jesteście nimi zainteresowani. Mnie się paczki, te paski podobały, te materiałowe, tak? Bo są w fajnych kolorkach. No tak, poza tym zegarki jak zegarki po prostu. A pasków jest, to akurat jest fajne, że wybór tych pasków jest potworny. Chwali się Apple tam, zdaje się, komputerem do nurkowania, tak? Ale to w Ultrze, to ten topowy model. Tak, 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 tak. No to właśnie jak ktoś taki już bardziej ekstremalny uprawia, no to rzeczywiście zdecydowanie ten model Ultra, poza tym on jest taki najbardziej, kurczę, no taki, no taki najbardziej z tych, co mi się podobają, to zdecydowanie, bo te zwykłe to takie są, takie subtelne, dla mnie nie, zbyt subtelne. W tym wypadku to ja wolę jednak zegarek, to znaczy coś, co wygląda jak zegarek mimo wszystko na ręce, a no, przykro mi, ale o ile ja naprawdę nie mam nic przeciwko iPhone'om, mimo tego, że sam w życiu bym nie korzystał z tego i nie używał, bo to jest tak jakby sobie samemu zakładać kaftan bezpieczeństwa po prostu. Można założyć sobie kaftan bezpieczeństwa. Jak się wychodzi z założenia, że nie chcę sobie zrobić krzywdy, nie chcę, broń Boże, czegoś, to niech mi założą kaftan bezpieczeństwa, karmią mnie przez łyżeczkę, kładą spać i śpiewają kołysanki na dobranoc. Tak mniej więcej jest za plami. No dobra, Jacek, lećmy dalej, bo kurczę się nie Lećmy. wyrobimy we wszystkim. Wspomniałeś o wodoszczelności, to ja szybciutko mówię, zadebiutowała nowa Motorola Edge40 Neo, która po raz pierwszy, powiedzmy, w serii Edge Neo, czyli ten najtańszy Edge, czyli to jest taki mocniejszy średniak u Motorola, ja bym powiedział. Jest już taka no, prawdziwie wodoszczelna, bo ma IP68, można razem normalnie cyk do basenu, zresztą to robiliśmy, także rzeczywiście to działa. Telefonik w sumie bardzo sympatyczny, mnie się podoba, bo na dzień dobry pachnie, jak go wyciągacie z opakowania. Teraz już trochę zwietrzał niestety. Pudełko jest perfumowane. Taki killer feature, że nie wiem, ale przyjemne wrażenie robi. Bardzo przyjemne wrażenie robi też wyświetlacz, bo to jest matryca pioledowa 6,55 cala, z odświeżeniem 144-hercowym, także jest na co popatrzeć, 10-bitowy kolor i tak dalej, jest HDR10+, bla, 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 wiadomo, czy ekran jest fajny i rzeczywiście fajniutki jest. Nie każdy będzie zadowolony, że w środku jest Dimensity 7030, chociaż powiem Wam szczerze, na razie mi się to dziadostwo nie grzeje, działa całkiem sprawnie, więc chyba będzie ok. I są nowe pamięci UMCP, czyli RAM i flash w jednej kości. No tak w skrócie. Ma to mniej miejsca zajmować w obudowie i pewnie jest tańsze w produkcji i tyle. Tak, ja jestem po prostu ciekaw, co prawda oczywiście tam jest normalny RAM, tam jest DDR5, tak? Także to nie to, że jakoś coś pokombinowali, nie, no jest normalnie RAM
standardzie w DDR5 leży rzeczywiście w jednej kości. Mnie się podoba to ładowanie 68-watowe, wodoszczelność jest rzeczywiście fajna, rzeczywiście z procesorem, no jest jak jest, no. Kto lubi, to sobie weźmie. Podoba mi się to, że jest Corning Gorilla Glass 3 na wyświetlaczu, bo ci, którzy nas oglądają na stałe, wiedzą, że ja lubię po prostu tę wersję tego szkła, wcale nie najnowszą. No i jest jedna rzecz ciekawa dosyć, i tutaj jest dziwnie, bo globalnie zadebiutowała seria w ogóle Motorola, będziemy o pozostałych mówili za moment, i z tymi pozostałymi jest tak, że występują w zasadzie w trzech wersjach z obsługi karty SIM. I jest tak, że tamte Motorola mają albo dual SIM-a z dwoma fizycznymi kartami SIM, czyli nano SIM plus nano SIM, i hybrydowe jedno gniazdo, czyli jeden SIM można wymienić na kartę pamięci, albo mogą mieć jeden SIM fizyczny i obsługiwać dodatkowo eSIM-a, czyli de facto dual SIM plus karta pamięci, albo wyłącznie jedna karta fizyczna bez obsługi eSIM-a plus karta pamięci. Także w zasadzie trzy wersje, natomiast tutaj w dokumentacji spodziewałem się jakby tego samego, natomiast o dziwo Motorola napisała, że ta wersja single SIM obsługuje w kartę eSIM, czyli de facto chyba wersji single SIM nie ma. Nie ma, de facto nie ma. Co więcej, prawdopodobnie będzie też gdzieś wersja zwykły dual SIM klasyczny, ponieważ ten egzemplarz... Nie, będzie na pewno, to na 100%. A gniazdko tylko jedno jest po prostu przekreślone. Nawet nie jest zaślepione, jest tylko... Nie wkładaj tam karty, włóż z tej drugiej strony. Także tak trochę dziwnie zrobili. No ale jest faktycznie w tym naszym, który jest u nas w Polsce, jest rzeczywiście eSIM. Co jest też dosyć fajne. Aha, czyli u nas jest eSIM, nie u nas jest wersja eSIM, tylko eSIM. Dobra. Tak, przynajmniej taka trafiła w nasze ręce i wydaje mi się, że nie było mowy o innej. O, jeszcze też. No patrz, mnie się zdawało, że widziałem z kolei w dokumentacji, że EMEA ma... Jacek, bo prawdopodobnie zależy to od rynku. Całkowicie jest to uzależnione od rynku. I tyle. No tak, czy inaczej w opisie starałem się katalogu zrobić tak, żeby było wiadomo, co jest, czego nie ma, tak. A która będzie na rynku, trzeba sprawdzać, jak się kupuje niestety. Musicie pamiętać, że opisy, które Jacek podaje, dotyczą wersji, które występują generalnie, a nie wyłącznie polskiego rynku, więc niekoniecznie każda wersja, którą Jacek podaje na karcie, musi być na polskim rynku. Akurat w tym przypadku wiemy, co jest, bo mamy to w ręku, sprawdźcie. Trzeba pamiętać koniecznie podczas kupowania, żeby dowiedzieć się, dlatego że możecie kupować zresztą w dowolnej dystrybucji. Jeżeli w oficjalnej, fajnie, dowiedzcie się, jakie karty. W serwisach sprzedażowych, dowiedzcie się dokładnie, jakie karty obsługuje i ile. Podobnie, jeżeli kupujecie gdzieś za granicą, tak, to jest dokładnie to samo. Tak, no... Tutaj jakby nie ma prostego rozwiązania, prostej zasady, ale dokończając jeszcze o tym telefonie. 50-megowy aparat fotograficzny ze stabilizacją optyczną, selfie-jaki 32-megowy, do tego 13 szerokokątna z opcją makro i koniec. Tylko trzy aparaty i powiem wam, że na razie wygląda to całkiem ok. Kosztuje to 1899 zł w tej chwili i co mi się podoba, to, że dostaliśmy całkiem sensowny zestaw pamięci, bo 12 plus 256, a wcześniej u Motorola, to powiem szczerze, że różnie bywało i nierzadko na polski rynek trafiały te wersje słabsze. Trafiły jeszcze dwa inne modele Motorola, a w zasadzie trzy można powiedzieć, bo mamy Moto G54 w dwóch wariantach i mamy... Motorola, to ja tylko przepraszam, że ci wejdę słowo, Motorola zamieszała kompletnie, dlatego że przed naszymi premierami były premiery w Chinach i w Indiach i po prostu dojść do ładu z tym, które modele są, które mają inne kolory, inne pamięci, inaczej się nazywają, ręce opadają po prostu, ja nie jestem po prostu w stanie. No bo zależnie od rynku, sobie porobili tak, żeby mocno zróżnicować te warianty rynkowe i... Mamy w każdym razie Moto G54 w dwóch wersjach. Tak. Jedna ciekawsza, druga mniej, tak bym powiedział. To znaczy one są
stosunkowo podobne, mają ten sam procesor, bo tam jest Dimensity 7020. Są różne baterie. Ta druga nazywa się Power Edition po prostu. Tak, i w niej bateria ma 6000 mAh. No i jednym aparatem się różnią dodatkowym, bo wersja tak. podstawowa ma dwójkę, a wersja Power Edition ma ósemkę do zdjęć szerokokątnych. Zdecydowanie przydatniejszą. Ta wersja Power Edition ma też szybsze ładowanie 32-watowe. Podstawa tak. 5000 i 15-watowe ładowanie. To główny prawda. aparat w obu jest taki sam, 50, i co ważne, z optyczną stabilizacją obrazu. Motorola poprawiła wyświetlacze, bo w zeszłym roku było żenujące HD+, w tym roku już wszystkie Moto G są Full HD+, przynajmniej te, które dotąd zobaczyliśmy, ze 120-hercowym odświeżeniem, także wyciągnęli wnioski, bo w zeszłym roku to była jakaś, no nie wiem, no, G50 tam coś z HD+, no, no teraz zrobili to lepiej, dużo. Z pamięciami też dobrze, bo 8256 w wersji zwykłej i w Powerze 12256. I cenowo też nieźle, bo ten zwykle, ta podstawka kosztuje tysiaczka bez złotówki, a ta Power Edition 1300 i ja bym bez wahania te 300 wolał dołożyć za większą tym, baterię, że, aparat z tym, lepszy. Że Adaś mówi o pamięciach na polski rynek, dlatego że one tak naprawdę mają identyczne konfiguracje obie. Jedna i druga występują w wersjach 128-256 i 4812. Także jeżeli wam strasznie jakoś zależy na którejś konkretnej wersji, to można spróbować poszukać za granicą albo w serwisach sprzedażowych i znaleźć te, która was interesuje. Uczulam znowu na karty, bo tutaj jest właśnie miks z kartami. Trzy różne wersje, tak? Trzy różne... To samo, dokładnie to samo i tak samo zresztą jest z G84. Też za granicą mogą być inne pamięci, wersje kartowe też mogą być inne. A, 84 to jest ta, co to występuje w takiej ślicznej edycji, tej czerwonej Pantona, tak? Tak, no generalnie wszystkie mają te pantonowe kolory tutaj z tym, tym. Tak, ale tylko 84 ma czerwony. Tak, dokładnie. Uroczy telefon. Co mi się w nim podoba, to, że jest OLEDowy ekran 120-hercowy, też podobny trochę do tego, co mamy w tej E40, co prawda ze 120-hercowym tylko odświeżaniem, ale za to nadal 1300 nitów jasności, HDR10+, bla, bla, bla. No i trochę większe ramki niestety. No tak, no bo ale to jest Moto G, no tak jak powiedziałem, Edge są tym takim wyższym średniakiem, a Moto G to jest ten taki średni średniak. No cena też to odzwierciedla, bo jest G84 jest 400 tańsza od tego Edge'a, więc, a też ma aparat 50 z optyczną stabilizacją, też ma ósemkę szerokokątną z opcją makro, też ma, bo tego nie powiedzieliśmy, głośniki stereo z Atmosem. O, ale jeszcze ma mini jacka, słuchajcie, żeby było zabawnie. 30-watowe ładowanie, bateria 5000, szczelność no jest, ale słabsza, IP54. Także no nie... Tu jest Snapdragon zamiast no Mediateka. 6,95 konkretnie, Snapdragon 6,95, nie wiem, czy wszyscy... I bez szału, no ale to na tę klasę to jest okej. Okay. To jest średniak, więc też nie wymagajmy cudów. Znowu, 12,256 pamięci, nie biednie. Oczywiście w każdej tej mocy jest też wirtualny RAM, żeby nie było. Cena 1500 zł bez złotówki. Tu już znowu właśnie bym się zastanawiał, czy nie dołożyć, kurde, na 1899 do tego E40 Neo. Powiem szczerze. Słuchajcie, przy Edge'u masz ładowarkę normalnie dodawaną? Tak, wszystkie moty mają ładowarkę, jeszcze mają pokrowiec, ale teraz jeszcze właśnie, o, tego nie powiedziałem. Te pokrowce już nie są z takiego przezroczystego, żółknącego silikonu w tych Motorolach, tylko jest taki fajny, kolorowy plastik pod kolor telefonu. No oczywiście ta Motorola, prawda, bla, 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 że to ekologiczne, tam z jakiegoś, nie wiem, mówili, tylko powiem szczerze, że nie zapamiętałem, z lnu, z jakiegoś tam, nie wiem, pomielonego czegoś, budy psiej, whatever, w każdym razie ekologiczne. No taki jest przekaz, wiecie, że ja z ekologią to mam tak troszeczkę, niekoniecznie wierzę w te wszystkie pierdu. W każdym razie... W budy nie ucierpiał żaden pies. Tak, dokładnie. Natomiast no, na pewno te pokrowce są dużo, dużo lepsze niż to, co zazwyczaj bywa w pudełkach, czyli żółknący miękki silikon z plastiku. A każdy silikon żółknie, daj mu tylko odpowiedni czas. No, chyba, że jest gdzieś schowany, ale nie idźmy w tą stronę. Nie, no każdy żółknie. W momencie, kiedy nosisz, nie ma mocnych. To jest tego typu materiał, który nie pozostanie przeźroczysty po 2 latach noszenia. To się nie da.
To się tak nie da po prostu. Zadaję, Czynniki środowiskowe, Adaś, nie ma silikonu czym chronić po prostu, tak tak, żeby, dokładnie, wiesz. wiem, Jacek, wiem, to wszystko wiem, oczywiście. Coś chciałem jeszcze powiedzieć, widzisz, i mi uciekło z głowy, No ja kurczę. może powiem, dlatego że nie od A, rzeczy wiem, spytałem co. o to, czy jest ładowarka, słuchaj. Spytałem, czy jest Tak. ładowarka, dlatego że również w dokumentacji znalazła się adnotacja, nie w przypadku chyba wszystkich, w przypadku dwóch co najmniej z tych modeli, znalazła się adnotacja, że załączone akcesoria są zależne od rynku sprzedaży. Również was uczulam, jeżeli kupujecie gdzieś indziej, poza oficjalną sprzedażą polską, sprawdźcie, jaka jest zawartość pudełka i czy jest ładowarka. Tyle. A, no i teraz już mi się przypomniało, co chciałem wam powiedzieć. Na kanale znajdziecie pierwsze wrażenia związane z tym telefonem, czyli coś tam o nim opowiadam. Sobie obejrzyjcie i tu nie będę spoilerował. Kto zainteresowany, to sobie może zobaczyć. No i oczywiście na kanale też od razu się tak zareklamuję, znajdziecie też parę filmików z targów IFA, między innymi z nową odsłoną tego etycznego smartfonu Fairphone, czyli tego, co sobie można samemu naprawiać. Powiem wam szczerze, tak bliżej w ręku miałem to w tym roku dopiero po raz pierwszy właśnie na IFA, mogłem sobie popatrzeć, tam nawet popróbować to ponaprawiać. Wiecie co, no dla kogoś, kto chce kupić telefon rzeczywiście na długie lata, to zaczyna mieć sens, bo wygląda to nieźle. Naprawa jest prosta, pod warunkiem, że macie w miarę dobry wzrok i ogarniecie małe śrubeczki, potraficie obsługiwać śrubokręt jeszcze taki drobny. Natomiast pod względem technicznym, to słuchajcie, no zrywacie klapkę, wykręcacie śrubeczki, wyjmujecie element, wkładacie element, wkręcacie śrubeczki, zakładacie klapkę. No tak wygląda naprawa tego telefonu. Rzecz jest trochę cegłowata, on jest dosyć gruby, ale ma te certyfikaty tam wszystkie wytrzymałościowe i tak dalej, wiadomo. Oczywiście jest tam ekologiczny, jak zwykle, tra-ta-ta-ta, i oczywiście nie ma ładowarki w zestawie. Specyfikacyjnie jest taki sobie, ale w tym roku już ma AMOLEDowy wyświetlacz. Wcześniej te etyczne telefony miały IPS bodajże, o ile dobrze pamiętam. Ekran 90-hercowy, nic wielkiego, bateria 4200, też nic wielkiego. Snapdragon 778G po lekkich modyfikacjach też nie najgorzej. Z pamięciami mogłoby być lepiej, bo jest tylko 8 plus 256. Ten wyświetlacz ma rozdziałkę troszeczkę więcej niż Full HD, czyli takie 1,5K. Jest SIM w tym telefonie, 350-megowe aparaty, to też jest ciekawostka przyrodnicza. Główny szerokokątny i selfie, każdy ma 50 mega w tym telefonie. No i cena jest niestety słonawa, bo 3200, jak za tą specyfikację, to nie jest mało. Ale też producent zapewnia pieruńsko-długie wsparcie dla tego telefonu. 8-letnie aktualizacje poprawek zabezpieczeń, 5 lat gwarancji na sprzęt i 5 dużych update'ów systemu. Także Jezu, że przez 8 lat byłbym bezpieczny, gdybym miał takiego smartfona. Tak, no więc jak nie lubicie się co chwila przesiadać z telefonu na telefon, nie macie jakichś wygórowanych oczekiwań względem specyfikacji, ale troszczycie się o środowisko. 8 lat to jest świat po prostu, to jest no. Świat. 8 lat to jest się świat. O środowisko i tak dalej, no to sobie możecie tego Fairphone'a do Polski zamówić. Film macie na kanale, tam jeszcze nawet słuchawki też takie mają, to też bardzo mi się akurat podoba, że też sobie można te słuchawki rozebrać, prawić, no bo co nam się w słuchawkach psuje? Pianeczki, pałąk się łamie. To wszystko w Fairphone'ie również można wymieniać w ich słuchawkach. Znowu nie są najtańsze, ale znowu można je samemu naprawić, więc może wystarczą na dłużej. To sobie obejrzyjcie filmik po prostu. Kupcie sobie normalnego smartfona, chyba że macie kupę kasy i chcecie być bardzo oryginalni i bardzo fajni. Tak, no to jest smartfon dla tych, co chcą się wyróżniać i chcą pokazać wokół, ej, ja jestem eko, pa! Mam smartfon z plastiku, ale ekologiczny. No, to na tej zasadzie. Tak, to bo plastik może być ekologiczny albo nieekologiczny, tak samo jak ropa może być ekologiczna i nieekologiczna, tak samo jak wszystkie inne paliwa mogą być ekologiczne, nieekologiczne. Ostatnie tłumaczenia po prostu, dlaczego dana benzyna jest ekologiczna i nie trzeba od niej płacić dużych podatków, a inna jest ekologiczna, znaczy odwrotnie, no, w każdym razie wiecie, o co chodzi. Głowa po prostu boli. Co się ostatnio wymyśla i co się robi, jak się obraża ludzki rozum ostatnio. Ale najgorsze jest to, że ludzie to łykają jak pelikany. To jest najgorsze. Ja tak jest dużo, to... dużo, to że tak powiem, prekursor PR-u tak. Powiedział już, że jeżeli kłamstwo się powtórzy wystarczającą ilość razy, to wszyscy w nie uwierzą. Dokładnie, no...
Ręce opadywują, dlatego A może. jeżeli się jeszcze do tego powie ludziom, macie, ma być tak, jak wy chcecie, wy zawsze macie rację, co byście nie mówili, myśleli i robili, to tym bardziej. No więc bardzo. Przejdźmy do smartfonów, które nie są fair, mianowicie do smartfonów Huawei'a. Odbyła się ostatnio drama wielka, ponieważ okazało się, że Huawei montuje pamięci, których nie powinien mieć, a ma. Ojej, skąd ma te pamięci? Amerykanie się zdziwili i inni też, przecież jest embargo. I były różne dociekania, że może mieli w magazynach zapasy, że a może gdzieś okrężną drogą bułkę przez bibułkę gdzieś zdobyli te pamięci, a może coś innego. Mało tego, po premierze dwóch ostatnich smartfonów, Mate X5 i Mate 60 Pro z plusem, pojawiły się słuchy, kurde, chyba nieoficjalne, jeżeli dobrze pamiętam, że te smartfony obsługują 5G w Chinach. Tak, były nawet, wiesz co, ja widziałem slajd nawet z tym 5G wymienionym. Na slajdzie takim oficjalnym. Także. Rzeczy po prostu niesamowite. W każdym razie dociekania różne w sieci się jakby wypączkowały, że ojej, Huawei'owi się chyba udało obejść embargo. Ojej, chyba Huawei wraca na rynek. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, jeżeli to są procesory, to nie są procesory niestety tak wydajne. Snapdragony chociażby, czy. Myślę, że wróci jak Amerykanie mu pozwolą i tyle. A obawiam się, znaczy wiesz co, ja bym nie chciał być złym prorokiem, ale coraz częściej wśród ludzi, którzy zajmują się geopolityką, pojawiają się takie wzmianki, że może niekoniecznie, że może po drodze nastąpi coś, co spowoduje, że Amerykanie nie będą musieli na nic pozwalać. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy po prostu, jak będzie. A na razie, jeżeli jesteście zainteresowani, można sobie obejrzeć składaka Mate'a w X5. Składak jak składak. Dwa OLEDy, dwa dosyć duże wyświetlacze. Jeżeli ktoś lubi składaki, to bardzo możliwe, że tego polubi, chociaż nie wiem, mówię, jak tam jest z tym procesorem, no jak tak. Jest z obsługą 5G. A poza tym jeszcze ewentualnie na minus nano memory card, bo to wiadomo, ograniczona pojemność, wysoka cena, zbyt wysoka cena. Ciężko to kupić, z tego co zauważyłem. Słucham? Tak, ciężko to kupić. U nas to w sklepach jest rzeczywiście nie trudno kupić. Tak, tak. MicroSD tak, to bez problemu się jeszcze kupi w zasadzie dowolnej pojemności. Ja tego no, tam widuję czasem w elektromarketach, ale. To znaczy, wiesz co, z drugiej strony sobie myślę tak, większość producentów ostatnio w ogóle obsługi kart pamięci nie daje. Tutaj tak jak patrzę, jest 512 albo 1 tera wewnętrznej, w związku z tym te 256 dodatkowe naprawdę przydałoby się, ale już diablistem. Można się obejść. Wiecie co, to jeszcze znowu tak szybko wtrącam, bo też nie chcę przeciągać. Znowu odsyłam Was do filmu z targów IFA na tym kanale. Honor też pokazał składak, a co prawda nie był to składak taki totalnie nowy, bo on już był znany z Chin, ale był, mogłem go pomacać, wziąć w łapki, no jest zarąbisty, ale to sobie obejrzyjcie na filmie. Oczywiście pod względem pierwszego wrażenia, tego jak leży w łapie, tego jak go się trzyma, tego jak świeci i tak dalej. Ja go nie miałem okazji przetestować i wątpiłabym miał. Natomiast faktycznie pierwsze wrażenie robi świetne i no tak w drugim ręku jak się trzyma Folda innej firmy, to tak no wiecie, takie fajne, dziwne odczucie się ma. A oprócz tego właśnie znowu wracając jakby do Huawei, Honor pokazał torebkę. Wzięli, wiecie co, któregoś składaka, nie pamiętam, to Jacek będzie wiedział chyba, którego jest z poprzednich składaków Huawei. Ale to tylko koncept jest, żeby tak, nie było tak, nieporozumień. Tak, dokładnie. Ale było to w tylu wariantach, że wyglądało, że w zasadzie oni chyba cyki wprowadzą to, myślę, jak ludzie się zainteresowali, bo to przykuło uwagę dużo większą niż ten mega fajny składak, mega fajny Fold. Wszyscy patrzyli na tą torebkę. To jest ten bezsensowny, rozkładany telefon z ekranem na zewnątrz. Wszyscy, to się ale nie wiesz co? Przyjęło. Wszyscy kurczę na nią patrzy, a nikt jej nie kupi, no poza jakimiś ale glamurowymi dziwakami. Ja to po prostu ryłem, mówię, no tak, Huawei'owi te telefony zalegają, to odsprzedał je, czy tam jakoś przekazał Honorowi, Honor z tego zrobił torebkę i mamy wow, coś na co wszyscy na IF-ie zwrócili uwagę. No dla mnie bardzo fajne zagranie marketingowe, no to nie ukrywam. Ten telefon jest totalnie bez sensu, bo nawet Lada Vulkan, która następnym krokiem powinno być zrobienie kolczyka. No, to już prędzej. No w każdym albo razie takiego ryngrafu tutaj obejrzyjcie na pierś.
Ale to ta torebka by się nadała w zasadzie. No, torebka jest dobra do tego, jak, nie wiem, napastnikowi przywalić w czoło, ale myślę, że na przykład Łodzi to taka dama niosąca ten telefon na łańcuchu bardzo szybko by go straciła, bo podbiegnie od Nie, pójdzie. W Łodzi nie. Jakby pojechała gdzieś za naszą zachodnią granicę, to by straciła dosyć szybko. W Łodzi nie. Jak to nie? Widziałeś kogoś, komu by wyrywali u nas telefony, Adaś? No, koledzy tak. Dziennikarze opowiadają głównie o tym, że im wyrywają telefony na zachodzie. U nas się nie A spotkałem. nie, nie, ale to wiesz, Hiszpania to co innego. Pozdrawiamy. Hermetyczne. Dobra, ale słuchajcie, to jak już siedzimy na tej ifie. A czekaj, 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 ja muszę o tym powiedzieć. Muszę powiedzieć o Mate 60 Pro Plus, bo tak brzydkiego smartfona to ja dawno, kurde, nie widziałem. Obejrzyjcie sobie ekran. Nawet nie próbują tego o dziwo chować. 3 dziury w ekranie. Ludzie, kto to zniesie? No kto po prostu? Po A co? mogli Po zrobić co, na co, komu? Nie? Co za durny pomysł. No po prostu to się w głowie nie mieści. No, ale na szczęście to jest kuła, więc u nas średnie zainteresowanie tym telefonem będzie, bo on chyba w ogóle do nas nie dotrze. Czy dotrze? Chyba Znaczy, nie. Powinien dotrzeć. Ten telefon tak w ogóle jest fajnym telefonem oczywiście, tylko że kurczę, no Jak po to co? Po kułowałem. prostu po co? Po co? No. To nie jest nikomu do niczego potrzebne. Ale Ja rozumiem, Mate miał do tej pory 2 dziury. Ja się z tym godziłem. No, okej, okay, no bo, ale ta druga była potrzebna też, tak? No No. Tak. Ale wiesz co? Zobacz, to jest paradoks. W ogóle zajrzyjcie sobie do serwisu, bo opisuje od 2 tygodni jest wysyp telefonów udających iPhone'y. No taka żena, że głowa mała i niektóre mają nawet Dynamic Island wokół pojedynczego aparatu do selfie. No czemu Hua nie zrobił sobie tam właśnie Dynamic Island? Szczególnie, że to tak naprawdę oni wymyślili, bo to w którymś Honorze była ta coś, co się kręciło wokół aparatu fotograficznego, a później to dopiero przejęło Apple. Także kurde, no mieli to w zanadrzu i mieli to w głowach na pewno. No cóż, może właśnie po to, żeby... Sporo Nie rzeczy. Ostatnio żeby... widzę ruch odwrotny od Chińczyków w stronę Amerykanów, bo jeżeli chodzi o ten komputer nurkowy, to też nie jest, zdaje się, wymysł Apple'a. No nie jest, ale no, nikt nie mówił, że jest. No. Tylko, Nie, że... chodzi mi o to, że wiesz, że Apple do tej pory był po prostu innowacyjny i to oni proponowali nowe rzeczy. No, W tej ja chwili bym nowe rzeczy proponują polemizował. Chińczycy po prostu. Ja bym polemizował z tą innowacyjnością Apple. Po prostu Apple bierze rozwiązania, które ktoś kiedyś wymyślił najczęściej i robi je lepiej. Po Tak, prostu. ja sobie z Ja tego bym to zdaję tak sprawę. powiedział. Znaczy, ja nie wiem, czy lepiej robi je po A prostu, zwyczaj jako że robi to Apple, to. popularyzuje je. O, to też. W każdym razie Mate 60 Pro jest dobrym smartfonem, ale brzydkim. Realme Narzo 60X. Będzie to w ogóle u nas chyba nie, co? Nie, nie, Narzo u nas nie będzie, ale może to dotrzeć pod inną nazwą, bo no to jest Realme, no to jest Jako bez Realme, tak. tego nie ogarniesz, no bo to jest, oni biorą 10 tych samych telefonów i robią nazwy różne i Jeżeli tak dalej. nas oglądacie, to pamiętacie, jak Adaś śmiał się z wysepki z aparatami, że wygląda jak No, panda, jak lemur, tak? temu, bo to jest w Którymś ogóle, Realme po słuchajcie, kolei. bo to jest prawie, że, prawie, bo tam są minimalne różnice, prawie, że Realme 11X 5G. Tak, 11. Tak. Więc podejrzewam, że do nas właśnie trafi jako Realme 11X 5G. Podejrzewam, kurczę, wiecie co, w zasadzie ja niczego nie podpisywałem, trafi to do nas. Za 3-4 tygodnie wszystko będzie wiadomo. Tak wam powiem. O. Może tak, żeby nie spoilerować, bo teraz sobie o jednej rzeczy przypomniałem sobie o pewnej rozmowie, o tym, co widziałem. Sorry, więcej nie mogę powiedzieć, ale będzie premiera Realme i zobaczymy tego lemura u nas. Oppo A2 Pro 5G. Ciekawy. No tak, ale to też chyba nie u nas, co? No nie u nas i generalnie jeszcze nie tak naprawdę, bo... Do premiery jeszcze chwilę zostało, jeszcze nie jest pokazany oficjalnie, jest cały czas tisowany. Już wiem, jak wygląda, że tam będą oczywiście plecki z tej, jak to, ze skóry wegańskiej. Duża okrągła oprawka aparatu fotograficznego, ale żeby było zabawnie, tylko z dwoma obiektywami. Obok będzie jeszcze dioda i zaślepka, bo to też już pokazano. Tak, wygląda jakby były cztery, a są dwa, tak.
No, wygląda bojowato. No, trzy wersje kolorystyczne również zapowiedziano. Również zapowiedziano, że jeżeli przez 4 lata pojemność baterii spadnie poniżej 80%, ta bateria będzie bezpłatnie wymieniona, ale tylko w Chinach i tylko dla tych, co kupią ten telefon w przedsprzedaży. OLEDowy ekran 6,7 cala, 120 Hz, Dimensity 7050 i w zasadzie tyle. No i 24 giga RAM-u, z czego połowa wirtualna. Ano, w każdym razie, czy to ciekawa rzecz, czy nie, skoro do nas i tak nie trafi, prawdopodobnie nikt go nie będzie ściągał. Dokładnie, a może trafi tylko pod inną nazwą, może to oglądamy, nie wiem, których z przyszłych OnePlusów, no diabli wiedzą, zobaczymy. O, jak chcecie tam newsy o OnePlusie, to też tam oni szykują coś nowego, ale to sobie już zerknijcie w aktualności, nie będziemy tam się rozwodzić, bo to ploteczki na razie. Natomiast pojawiła się na naszym rynku znowu, była premiera, Sony zapraszała na konferencję prasową online, Xperia 5.5. Tak, Xperia 5 w wersji 5. Kurczę, gdzie te czasy, kiedy na targach IFA Sony miało całą wielką halę, nie? A tutaj konferencja online, no ale też w czasie targów IFA w zasadzie to było, bo to tam... czy w przededniu, whatever. W każdym razie piąta iteracja piątki. Cóż, no. Ze Snapdragonem 8 generacji drugiej, z bezprzewodowym ładowaniem, z na pewno fajnym aparatem dla tych, którzy lubią przede wszystkim software, które Sony pakuje do kompaktów swoich, tak, bo tak, znajdziecie tak. Tam go. Dzisiaj ktoś się strasznie dopytywał, a czy znajdzie tam priorytet przysłony? Zadawał to pytanie chyba w 12 różnych telefonach. Priorytetu przysłony nie. Można sobie przysłonę w większości ustawić. Priorytet przysłony znajdzie się właśnie w Soniaku. Bo tam chyba nawet ta opcja tak się nazywa, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, na pewno w tych opcjach Pro to powinno to być. Aparat ma 52 mega, jeżeli kogoś interesuje, i to jest ten sam co w Xperia 1.5. Dwunastka, wróć. Nie, dobrze mówię, szerokokątna dwunastka i z przodu też dwunastka, ale ciekawostka, nie w dziurce, tylko na szerokiej ramce, no bo Sony, jak to Sony, tak, robi to, pewne rzeczy robi po swojemu. Ekran w sumie stosunkowo niewielki, 6,1 cala. Pamięci znaczy, 800... Ja przyznam szczerze, że mi się od samego początku, odkąd tylko wpadł jeden z chińskich producentów na to, żeby umieścić w dużym smartfonie ten przedni aparat w ramce, mi się ten pomysł bardzo podoba i to jak Sony czy Sharp go realizują, jest ok. No może cena jest trochę mniej ok tej Xperii, bo 4,5. Tak. Więc, smartfony Sony są drogie, będą drogie, ponieważ Sony na rynku mobilnym jest tylko po to, żeby być. Tak, nie po to, żeby zarabiać na nim, nie po to, żeby produkować innowacyjne smartfony, jest po to, żeby być i żeby z niego nie zniknąć. Tak, i lepiej, żeby nikt nie kupił, bo jak ktoś kupi, to jeszcze trzeba się tam pierdzieć z gwarancją, różne czasem serwis jakiś zrobić, czy coś. Nie, no po co? Damy wysoką cenę, to każdy przejdzie obojętnie, ale nikt nie powie, że nie mamy smartfonów w ofercie. No fajne podejście, podoba mi się. To są bardzo fajne smartfony. No mówię, dla tych, którzy są przyzwyczajeni, ma się kompakta Sony i chciałoby się, żeby na telefonie, tylko że jak się ma kompakt, to po co na telefonie aparat? Ale już, umówmy się, że mam kompakta Sony, jestem przyzwyczajony do oprogramowania, chcę z niego skorzystać. Tylko, że z drugiej strony dla zwyczajnego użytkownika to jest oprogramowanie zbyt trudne, znaczy dokładnie. Interfejs użytkownika jest zbyt trudny, tak? Jeżeli ktoś nie robi na co dzień zdjęć albo nie robił, to się po prostu pogubi. Ale na szczęście te smartfony robią na domyślnych ustawieniach, na automacie, bo tam w zasadzie automat jest też taki, ale już na automacie robią naprawdę bardzo dobre zdjęcia, także jest okej. Ale po to, żeby zobaczyć prawdziwy pazur, jaki te zdjęcia, jakie te telefony potrafią zrobić, trzeba pobawić. Niestety trzeba się namęczyć. I tak jest, kurde, od serii Z, odkąd tak Z1 się prawda, pojawił. No, no, czasem jeszcze zabawniej, że właśnie w automacie, w innych telefonach te same matryce robią lepsze zdjęcia niż w telefonach Sony.
telefonach Sony oczywiście zrobią lepsze, jak się pobawicie dopiero. Tak, więc w telefonach Sony się trzeba nagimnastykować, ta no, sama, telefony dla fanów, matryca, ten sam moduł w innym smartfonie, lepiej oprogramowany dla, idiotów jak ja, robi po prostu zarąbiste zdjęcia. Jestem w stanie sobie poradzić oczywiście z oprogramowaniem Sony, z tym interfejsem użytkownika. Ja mówię z pozycji zwykłego użytkownika, który naprawdę na co dzień nie robi zdjęć, chce wyjąć i zrobić, tak? No, zgadza się. No, są ludzie, którzy się bawią fotografią smartfonową, znam takich. I ustawia pół godziny do jednego zdjęcia, a inny po prostu idzie, zobaczył coś fajnego, pstryk i już. No i większość ludzi robi tak, no wyciągam telefon, pstryk, idę dalej, nie? Dlatego... To jest trochę tak, słuchajcie, jak z AI. Wyobraźcie sobie, że się szuka zdjęcia jakiegoś, dobiera albo obrazka, albo się maluje, bo się ma zdolności, chce się narysować coś fajnego, albo się korzysta z AI, wpisuje narysuj mi tygrysa skaczącego do oceanu, nie wiem, łapiącego ryby. Benz, 3 minuty i jest. Fakt, że trzeba jeszcze się albo pomęczyć, albo trzeba mieć szczęście, żeby ten tygrys dobrze wyszedł. Ale to wygeneruj mniej więcej... łódź, a tu dziach, dziura w jezdni. Sony oferuje śliczny obraz olejny, który można sobie samemu namalować. Oni kropki narysują. Będzie trzeba połączyć kropki, żeby narysować, ale wyjdzie zarąbiście, jak się połączy te kropki, jak się umie malować. Musicie na to poświęcić x czasu. Nie? Natomiast inni producenci robią tak, że weź i pstryknij, będzie piękny. No i już. Nie wszyscy oczywiście, nie wszyscy, nie bijcie, nie wszyscy. No dobra, coś jeszcze tam nam zostało na ten tydzień? Chyba damy na pewno mnóstwo rzeczy zostało, bo w Dziusach było bardzo dużo różnych rzeczy, ale nic tak ciekawego, żeby wam zawracać głowę. Tak, zajrzyjcie sobie do aktualności, zajrzyjcie sobie, co tam na kanale powchodziło, bo tam jeszcze jakieś tam poradniczki, tam na bieżące tematy. Poglądajcie sobie po prostu. Czekamy na Xiaomi 13T i 13T Pro, chociaż tak, no, w katalogu jeszcze, już są. Tak, ale to jeszcze poczekamy 2 tygodnie. I wtedy wam je pokażemy pewnie. No, to do zobaczenia. A, no i zegarki Huawei'a wyskoczyły. A, tak, zegarki Huawei. Dobra, trzymajcie się ciepło. Fajnie, że wpadliście. Cześć, trzymajcie się. Do przyszłego tygodnia tym razem. Cześć.